Chcesz kupić sobie fajną giereczkę na komputery? Nie ma problemu, na G2A, najtańsze giereczki na rynku. Link w opisie, wbijajcie, a z kodem DOBRO otrzymacie 3% zwrotu. Ach, dobrodzieju, dawno się nie widzieliśmy na tej farmie, co nie? A, Bladeuszu, tak, byłem na wielkiej konwencji rolniczej w Wałbrzychu. Powiem ci, że w tym czasie przeprowadziłem całkiem sporą, małą renowację. Ale pewnie nie zauważyłeś różnicy nawet. Wcale w sumie. Czy ty co jesteś zrobiłeś z oczami? Masz takie... Tak, dokładnie. Jestem pół człowiekiem, a pół zombie. Pół człowiek, pół naćpany chyba normalnie. Dokładnie. A zobacz ile ma wpisów teraz już. Zobacz tutaj. Co my tu mamy? Twoja farma jest taka urocza. Same dobre wpisy, co nie? Serio? Żadnego tego? Żadnego hejtu nawet nie ma. O ty, nawet profil gracza mogę obejrzeć, fajny to jest. A widzisz, profesjonalnie, widać kto wbił. Nie można zarzucić. Ostatnio powiem ci, że prowadziłem tak zwaną plantację niewolników, to znaczy mówiłem im, szybciej tą bawełnę sadzić, na co czekać. I normalnie, wiesz, tam siedzą ludzie, ja mówię, co wy, czemu ta bawełna jeszcze, czemu te buraki jeszcze nie posadzone, co to ma być? Zaraz coś tu banika dostanie na serwerku. No nieźle. Zaraz tutaj zaproszenie anulujemy z Sosnopolu. No i normalnie chodziłem i tutaj wiesz, reżim wprowadzałem, co nie? Skończyło się śmieszkowanie. Tak czy siak, chodź dobradziej, oprowadzę cię. Na początku pokaż. Część, to tak, kiedyś, że tak powiem, jak przyjrzysz się na mapę, kiedyś nasza farma miała kształt kutasa, ale z tyłu zrobiłem farmę, więc już nie ma kształtu kutasa. No najgorzej. A szkoda. No, tak, teraz ma taki silny członek dobudowany. Tak, tutaj buduje się mój dom z kamienia, ale bardzo długo się buduje. Wow. O, ale to już chyba jeden z ostatnich procesów. Kolejne 24 godziny i ten dom będzie gotowy. Dobra, pierwsze co pokażę ci tak. Zanim zaczniemy zbierać, tutaj żółta cebulka. Nie wiem czy wiesz, zacząłem prowadzić tak zwane... Wprowadziłem gdzie co rośnie. Patrz jak jest taki profesjonalny wprowadziłem. O widzisz? Kurde, ale profesjonalizm. No, chodźmy dalej. Tutaj jest zagroda świń, rozbudowana, ponieważ wprowadziłem też... O kurde! Nie to! Wprowadziłem też czarne świnie. Ale, kurde, co ale za świnie! To za zrąb! O świnio! No... Mówię ci, po pełnym burżuju. Lecimy dalej. Dalej jest pole żółtej papryki, sałaty oraz paragów. Duże pola, ogromne pola. Dalej tutaj był debil, bo tutaj było pole melonów, a debil jakiś zasadził arbuzy, co nie? To już machnąłem ręką. Co za ludzie, nie, nie można dobrych pracowników sobie tutaj znaleźć. Tutaj rzepa, tutaj kalafior, a dopiero tutaj jest pole arbuzów. I na końcu oczywiście kukurydza. Ale kukurydzy tutaj widzę, widzisz, no nieźle. Widzisz, jak się rozbudowaliśmy? Dobra, chodź dalej, pokażę ci coś po drugiej stronie farmy. Dobra. Bo to dopiero początek. Ta część jest taka bardziej polowa i farmerska. Rozumiem, natomiast rozumiem. Druga część jest bardziej epicka. To ci pokażę, tylko chodź za mną. A tutaj rośnie orzech, tylko z jakiegoś powodu jest nie A jest, co nie to ten. Za puste pole tutaj? O, nie no, ma orzecha. To powinien być orzech. W ogóle czemu to jest arbuz? Co to za zniewagas? Co? Pewnie sam go zasadziłem, ale... Nieważne. Nieważne. Słoneczniki, o, ładnie, pięknie. Ładnie. Dobra, zanim jednak zaczniemy cokolwiek zbierać, pokażę ci, co tu w ogóle mam. Ale czerwony silos, to zrobię tylko biznes. A co w czerwonym silosie się robi? Jak to się mówi, nie wiem. Nie mam pojęcia. Po prostu to robię. Coś za to dostaję. A tutaj opierniczyłeś coś właśnie. A patrz, tu moje zwierzątka, patrz. To są kozy. Koza Marek, No. Krowa, tutaj patrz, jakie krowy, tutaj owce, a tutaj alpaka chujcaja i osioł andaluzyjski. O, elegancko. Oczywiście jest też zagroda z królikami, z kaczkami, zobacz tutaj jak kurnik rozwinąłem, tutaj zobacz, chodź, zobacz tutaj jak rozwinąłem. Patrz, tutaj są małe łódluczkie kaczuszki, tutaj są małe kurki, kurde. A tutaj są super kurki, widzisz? O, elegancko. No i patrz jakie ścieżki porobiłem. Wszystko dobrodzieju się układa w jedną całość, tyle ci powiem. No, nie powiem. Dobra. Całkiem pokaźne imperium. Dalej ten, mamy mak, pole maku.
Oho, rośliny. Do kompotu, idealnie. Tutaj też rozstawiłem, odstawiłem trochę staw, to jeszcze złowię. Patrz, jak się teraz rybki łowią. Teraz jest tu jakieś, na moje oko to milion gatunków jest jakieś teraz tutaj. Kurde, ile to się łowi w ogóle? O, no mówię teraz ci, milion gatunków. A zobacz tutaj, tutaj. Natomiast tutaj jest jeszcze, tu są ryby agresywne tak zwane. Agresywne ryby. Te ryby nie można łowić ze zwykłymi rybami. Ej, jakieś misje wykonaliśmy w ogóle, bo dużo tego dostałem. I rekiny, ty, rekiny młotkowate normalnie. Dokładnie. Ale chodź, tu ci coś pokażę. Tutaj jest, są drzewa... Ej, czemu te drzewa nie rosną? A, drzewo pieniężne rosną wolno. No trudno, to są drzewa pieniężne. Sztabki złota na drzewie rosną? No dokładnie. Nie, tego jeszcze nie grali. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, na tym polu powinien być pomidorek, ale... Jak widać, pomidorka z jakiegoś powodu nie ma. No trudno. Lecimy dalej. Tutaj, patrz, jak tu pięknie zrobiłem w ogóle. Tutaj mamy zboże. Potem mamy jagodę zieloną. Chociaż dla niektórych jest żółta. Jak ale dla mnie, nie szkodzi. Tutaj są borówki. Oczywiście pole z borówkami. O, srogie borowiki. No, lecimy dalej. Chodź, tylko idź po ścieżce. Tutaj dalej mamy aloes. Tutaj mamy... czosnek, tutaj będzie cukinia, cukinia żółta, a tuż obok cukinii żółtej cukinia zielona. O kurde. Tutaj jest groch. Jak idziemy dalej, tutaj mamy los randomowo postawione akurat arbuzy, ale tutaj mamy już jagody czerwone, to jest ta trzecia odmiana jagód w ogóle. Dobra, dobra, dzisiaj idziemy dalej. Elegancko. Tutaj mamy kolejne kwiatki, to jest hortensja, to zaraz to zbierzemy. Hortensja, dobrze. I mamy też lawendę. Lawenda, dobrze. A tutaj rośną legendarne kwiatki róża stulistna. Bardzo rzadka. Stulerajarska. Rośnie przez 3 dni, ale daje dużo pieniędzy. To tak, dalej. No. Ziemniaki. Tutaj, chodź. Tutaj znowu z jakiegoś powodu mam ten jagody, te czerwone, bo tam ta chyba inaczej. Tutaj jest fasola, nie do końca zasadzona. Buraki. I nawet dynie są. I oczywiście, i są też grzyby, ryc, meczek. I jest też bawełna oczywiście, nie mogliśmy o tym zapomnieć. O, elegancko, elegancko. No i jeszcze jest jedna rzecz, do której muszę cię zaprowadzić. Dobrodzieju, słynne pomidorki, ale nie byle jakie pomidorki, tylko takie bardziej legendarne. O, legendarne pomidory. O, są pomidory... Beefsteak, legendarne pomidory. Ale bydlaki. No, to są prawdziwe bydlaki. I dzisiaj je zbierzemy, dobrodzieju, ale jeszcze jedno ci muszę pokazać, zanim zaczniemy w ogóle zbiory. Ponieważ jak widzisz, moja farma jest ogromna. No. To nie osiągnąłbym to, gdyby nie niewolnicza praca. Jak każde imperium zostało zbudowane na podwalinach niewolniczej pracy. Dokładnie. Jeszcze ci pokażę moje konie. Patrzcie. Patrz, jakie lumaki. Ale tutaj normalnie. A jakie ładne, kurde. No jak. Fryzurę mają lepszą ode mnie. To nie, prawdziwe lumaki. I dobra, dobrodzieju. Teraz, kiedy już poznałeś, jak wygląda moja farma, nie pozostało nam nic innego, jak zrobić pierwsze zbiory. Więc do dzieła. Idealnie. Dobra. To rozumiem, że ty jedno pole, ja drugie. Tak. Dobrze. I robimy to, na co przystało. Że jak powiem, jest jeszcze jesień, więc musimy zdążyć z sadzeniem w jesieni. Dobra. No, bo potem może być już za późno. Hyc. No. Potem może być już za późno, więc to można zasadzić w jesieni, to zasadzimy. Na przykład jeśli można owiec zasadzić, a owiec tu akurat nie można. A jagody muszę tu pinować na bieżąco, jagody też nie można. Dobra, to na razie ścinamy, to w innym sezonie zasadzimy. Ale patrz, ile będziemy mieli pieniędzy, dobrodzieju. Dawaj buróweczki teraz, ja buróweczki. Buróweczki, a ja zbiorę, co to jest? Jakieś krzoki. Tak, dawaj. Dawaj krzoki. Róża pomarszczona, cyk. Zbieraj. I od razu podleję. Tak, kwiatki trzeba od razu podlać. A kwiaty nie trzeba, na nowo sadzić, elegancko. Nie, właśnie kwiaty tylko trzeba podlać, żeby one odżyły troszeczkę. Takie są kwiaty, co nie? Ej, w ogóle musimy teraz rydza mleczaja zasadzić, bo jest sezon akurat jesienny. A on tylko w jesieni.
Tutaj widzę jeszcze. O! Wyższy poziom. Jak tu lecą levele. Ziom, jak my jak szalone. To zbierzemy. Patrz, ja mam 27 level, to jak my to zbierzemy, to chyba będzie, nie wiem, z 50 na moje kurde. Oko. Kurde. Elegancko. Hyc! O nie. No, pamiętaj, teraz jest też więcej teleporterów, dobrodzieju. Jak naciśniesz M, to możesz się teleportować do wyznaczonych, pokazanych stacji. O, z każdego miejsca? No. O, elegancko. Tutaj obchnę to. Obchnę to. O kurde. O, dobra. Zdróweczko. Dobra, trzeba też czosnek muszę zebrać. Bo jest sezon, to od razu zasadzimy czosnek. Dobra. Na tej farmie teraz warto jest, ważne, żeby dbać po prostu o sezonowość i sadzić to, co trzeba sadzić. No. Dokładnie. I póki jest jesień, trzeba zasadzić wszystko związane z jesienią. Dobra. Jedno pole. Co ja teraz w ogóle zbieram? Truskawka. O, truskawki to jest dużo. Za truskawki ale... to jest ekstra. Kurde. Ej, to się zgadza, widzę. Dobra, tu stawaj, sadzimy truskawki, bo jest sezon akurat. A, dobra. To ci to pomogę, hit. Truskawki, hit. A ja idę zająć się kalafiorem, bo kalafior jest tylko jednosezonowy. Dobra, jest dobra. Jest zbyt ważne, żebym odpuścił kalafior. O kurde, paliwo mi się skończyło. Kalafior to jest nasza legenda. On rośnie tylko i wyłącznie w jesieni, więc jest bardzo ważny, żeby rozwijać kalafior. No, wygląda, znaczy brzmi to na poważną sprawę. Czekaj, tutaj, o... O kurde, właśnie, muszę zacząć, dobra. To tam zbiera, ja pójdę opierniczyć te wszystkie owoce, bo potem jak tego nazbieramy, to będziemy mieli tak dużo, że znowu zapomnę opierniczać to. No. Hyc. Dobra, kalafior posadzony. Dobra, zbierasz to? Znaczy oram. Co? Oraz? Dobrze. No. I sadź od razu truskawki, bo zaraz jesień się skończy. No, ale taka... straszna lipa z tym, z paliwem. Czekaj. Truskawki. Truskawka. Jest. I teraz V. Na mojej farmie to jest zawsze igranie z czasem, tak powiem. O, widzę, że nie ma lekko. Nie ma, nie ma. Tutaj zawsze było igranie z czasem. Nie ma co się oszukiwać, tak właśnie to wygląda. W ogóle zrobiłem lombard, nie wiem czy wiesz. Lombard? I co robisz w lombardzie? No, ale to samorodki można wymieniać na jakieś gówno, ale samorodki, o. Powiem ci, że to za misje są... No generalnie lombard nie jest taką opłacalną fuchą. A, no to. Dobra, wiesz, no to ja nakarmię wszystkie zwierzątka, żeby miały co jeść, to może w tym odcinku dadzą nawet jajka. Bardzo dobrze, Bladuszu, bardzo dobrze. I nakarmię też moje zwierzątka. Oczywiście na nie będzie trzeba trochę czekać, ale hyc. Przynajmniej nie będą głodne. O, tak. owce się już na przykład zesrały i można kupsko zebrać. Idealnie. No. Krowy tak samo, można zebrać po krowach. Idealnie, króweczki. Ale tutaj koza alpejska już blisko. 4 minuty i koza alpejska będzie srała, to dobrze. Idealnie, Albaduszu, aż się łezka wokół kręci. Widzisz, od prostego pola z sałatą i... Nie pamiętam nawet, co tam hodowaliśmy na początku. Ach, do takiego imperium. To nie, dobrodzieju. Wiele lat zajęło mi, żeby osiągnąć to, co osiągnąłem teraz. Jak dobrze pójdzie, jak dobrze opierniczymy wszystkie rzeczy, to będziemy mieli tyle kryształków, że kolejne pole sobie zrobimy. O, idealnie. Dobra, zasadzone. O to mi chodziło. Dobra, co jeszcze jest sezonowe? Dynie są sezonowe, cholera. Ale zaraz wiosna się skończy. To już szybko truskawki, zanim będzie za późno. Pyk. Ostatniej chwili te truskawki zasadziliśmy. Dobra, idealnie. Jeszcze podleję tutaj. No kurde. Ostatniej chwili te truskawki wleciały, dobrodzieju. No. Dobra, chyba musimy zainwestować. A, nie podlewać tego stąd. Dobra. One i tak długo. Co musimy zainwestować? Więcej stacji paliw. Strasznie bieda z paliwem, tak mi się wydaje. To chyba prawda. Że wybudowałeś więcej stacji paliw. Stacje paliwem to larytas. Ale dobry pomysł, żeby dziś wybudować faktycznie. Dlatego chodź na trójkę, na stację 3. Tutaj wybudujemy kolejną na stację 3. Paliw.
Pyk. Mimo, że kusi mnie coś innego wybudować, na przykład sklep, sklep z prezent... A mógłbym i tak. Dobra, i tutaj wybudujemy kolejny zasobnik paliwa. O, dobra, tutaj. Dawaj. O, hits. Pyk. No i elegancko. Dobra, no to co? Jest kolejny sezon, o, nastała no zima. Mamy jakieś zimowe specyficzne? Borówka jest zimowa, borówka. Pszenica jest zimowa. Generalnie, wiesz co, zbieramy wszystko teraz, dawaj, zbieramy wszystko, co się da zebrać, a potem będziemy sadzić. Dobra. Pyc. Powiem drogą, co to jest? Tkanina. W ogóle mam 30 tkanin i nie wiem, co z tymi tkaninami zrobić, szczerze mówiąc. Kurde. No. O, ziemniaka można od razu zasadzić, no to. Wykorzystując okazję, zasadzę go od razu. I cyk. No, ziemniak jest zasadzony. Dobra, ale zbieraj, zbieraj, dobrodzieju. Pełny magazyn mamy czegoś. O nie, stop! Czego mam pełny magazyn? A nie, to tylko ten tkaniny, a tkanina jest tak jak mówiłem. Dobra, ale masz rację, ale zaraz będziemy mieli ten warzyw pełny magazyn. To ja idę opierniczać, a ty zbieraj. Dobra. A, bo to... O, to jeszcze. Hyt. Czerwona, no tutaj jest cebulka. Trzeba pilnować to i tak regularnie chodzić i zbierać, co nie? No, tutaj to już jest roboty. No, jest roboty, dlatego zatrudniam właśnie nielegalnie całą... całego YouTube'a. Całego YouTube'a. Żeby dla mnie ciężką krwią pracowali. Taki jestem. Bardzo dobrze. Bez pracy nie ma kołaczy. Tak zawsze powtarzałem. No, a jak to, albo inaczej. Jak nie będziecie pracować, to bawełna sama się nie zbierze. Dokładnie, w ogóle ile tak, pieniędzy. Tak, 320 tysięcy. No, a co ty myślałeś? Tutaj gra już idzie o duże stawki. No. Dobrodzieju. Ale muszę więcej chyba warzywniaków tych zrobić, tych podstawowych, bo cholera, ja po prostu zbankrutuję, jak nie te warzywniaki. Dobra, roboczo tu postawię na razie. Dobra. Zwiększy to też pojemność, pojemność warzywów, co nie? A, tu jest jedyneczka. Ej, ja cię kręcę, kaczki można zbierać już jajka od kaczek. No to co, ja się zajmuję. Co ty gadasz? O! No, patrz, kaczątko level 9 już, e? O kurde. To nie, prestiżowo. To i jajka samo... można sprzedać, o. No jajka można opierniczyć i to da porządnie. O, kury też tutaj. Elegancko. I od razu, kiedy jajka są, to można iść do jajkowni i opierniczyć te jajka. Albo nie, za mało mam jajek, jak się okazało. Daj, cyk. Cyk. No, także jak dobrze jest, bo dużo diamentów będziemy mieli. Azja diamenty. Można fajnie. Dużo rzeczy. Dokładnie. Sprzedajesz w końcu tą bawełnę? Bawełny nie, bawełny tam zbierz. Bawełna jest cała sezonowa, więc luz. O, muszę paliwo, więc ten, trzeba po prostu tam... na razie zbierzmy wszystko, co jest do zebrania, a potem będziemy sadzić. Dobra. O, dobra, aloes tutaj, na szczęście, wiesz, są tabliczki, więc teraz tak łatwiej się łapać. Bo za twoich czasów jeszcze nie było tabliczek. No, i człowiek dokładnie. Po prostu... pracował i potem nie wiedział, co tu powinno pracuje. Na co pracuje, dokładnie. A teraz, o, na przykład aloes, jest to sezon na aloes, to ja już zasadzę aloesa. Tu wszystko zebrane, tu wszystko zebrane. Tutaj widzę, że... Co to jest w ogóle? Mak! Aha. Zbieraj, zbieraj, ja będę sadzał. O, jakie fajne małe kaczuchy tu są. No, fajne kaczuszki, co nie? No. Dobrodzieju. Kurde. Dobra, dawaj mi to. Albo nie, czekaj, tu cyk. O, żółta cebula, w ogóle jakiś quest był związany z żółtą. Mamy questa z żółtą tak? cebulą i porem. Ojeju, 40 poru. Gdzie ja to por zasadzę? A jest sezon chyba na por. Znajdzie się miejsce. A jest sezon na por, zima. A ja nie wiem, czy w ogóle mam pole poru. Chyba nie mam. Będę musiał zrobić wielkie, gigantyczne pole poru. Tylko gdzie to zrobić? Hortensja. Dobra, to jeszcze może zdążyć.
Hortensję zbieraj, bo to też było jakieś, to też było no, z misji. No, mamy jakieś. Hortensja też była z misji. No. No, ale nie wiem, czy tam starczy. Starczy, starczy, bo zrobiłem tyle, żeby starczyło. Chociaż osioł, tania, boże, jakie tu skomplikowane rzeczy. Żółca cebula, por, granat właściwy, ja cię kręcę. Jakie tu rzeczy będzie trzeba jeszcze rozbudować, żeby te kolejne questy wykonać. No, nie ma lekko, ale za to hajs się zgadza. To prawda, hajs się zgadza. Tego nie mogę powiedzieć, że nie. I nawet jest teraz sezon na pomidorek beefsteak, a wiesz co to znaczy? O, wielkie zbiory. Tak, dobrodzieju, wielkie zbiory. Więc ubieraj się, idziemy na pole beefsteaku, czyli legendarnego pomidorka. Cześć, ja tutaj zbieram czerwone winogrono. Najlepsze zbieraj, do robienia zbieraj. Czerwonego wina, mojego ulubionego. Dokładnie, dobrodziej uwielbia czerwone wino. O, pomidor, ja cię kręcę, ale piękny pomidor. Ojeju, jaki bydlak, jaki piękny bydlak. O kurde, bydlak. A to pierwsze zbiory widzę. No, pierwsze zbiory. Elegancko, wyższy poziom farmy. No, kurde, 28 poziom. Myślałem, że nie dożyję tego momentu, ale dożyłem. Tak było. Ach, jak piękny zbiory by w styku. Legendarnego pomidora! Kto by przypuszczał, że nadejdzie kiedyś ten moment, ale level wejdzie... Kurde, wariactwo! No... I skończyło mi się paliwo. Niestety, paliwo zawsze było larytasem. No... No i nie ma co mówić, że nie. Paliwo jest to problem larytas. Z paliwem, ale dajemy radę. Dobra, co my też mamy tutaj? Żółta cebula. O, to też do questa potrzebne, ale strasznie dużo, 50. Słoneczniki. Hyc. Hyc. Dobra, dobrodzieju, chodź tutaj na tyły, pomóż mi przy beefsteaku. Dobra, już jadę do ciebie. Myk, czekaj, to na trójce tutaj jesteś, tak, dobra. Tak, na trójce, to idź tam już wsadzić kolejny, a ja zaraz do ciebie przyjdę. No, idź już sadzić tam kolejnego beefsteaka, tak? Dobra. No, to jest słynny pomidor beefsteak, legendarny. A to są jakieś te... To są? Melony z tymi beefsteakami. A, bo tam się kilka zapodziało przypadkowo. A, rozumiem, rozumiem. Nie zwracaj uwagi. Patrz, 700 tysięcy mieliśmy przed chwilą. Kurde. Ej, zaraz mamy tyle kryształków, że zaraz pole będziemy mogli zrobić fajne, wiesz? O, elegancko. No. A jak pole za kryształki? Że w jakim sensie? No, że kolejne nowe pole. A, nowe. Że kupić działkę kolejną. No, o. Kolejną działkę będziemy mogli kupić. Kurde, znowu nie mam paliwa, ale lipa. No, nikt nie mówił, że prowadzenie farmy jest łatwe. A, trudno, ręcznie zasadzę, jak za starych czasów. To sadź tego beefsteaka, póki zima jest. Myk. Ale drogi jest ten skurczybyk. Ale drogi, ale my jesteśmy bogaci, zapomniałeś chyba o tym. A, no w sumie racja. Odkąd mamy miliony, to już pieniądze nam nie straszne. Prawda jest taka... No, prawda jest taka, że są takie... Tutaj prawda jest taka, że teraz farma jest tak duża, że same zbiory zajmują w cholerę czasu. No, w sumie to nie ma lekko. No, nie ma kurde, lekko. Kurde, jakby 20 minut normalnie żniwa robili. No mówię ci, nie, od kiedy... no to po prostu jest mistrzostwo świata. Ale level leci, co nie? 20. A jest jakiś level... limit? Musi być. Tak, jest, bo widzę, że tutaj już jest kraniec mapy. Tak, czyli tak. Czyli nie da się więcej zrobić. Dokładnie. Krainy mają swoje limity, dobrodzieju. Bardzo ale dobrze. Oprócz tego ograniczy nas tylko wyobraźnia. No, dobrze to wygląda, nie powiem. Ten pomidorek no. To taki bydlak beefsteak. No, beefsteak jest bydlakiem, dlatego lubię w niego inwestować, w tego bydlaka. Ile to rośnie w ogóle, nawet nie wiadomo. Nie wiem, dużo, długo, beefsteak długo rośnie, 6 godzin. A, to nie tak źle. 6 godzin rośnie i jest bydlakiem, ale nie podlewa już, tylko zasadź. Dobra. Nie ma czasu, na tej farmie nie ma czasu, żeby... Co chwilę, podlewanie? No, nie sądzę. Dokładnie, nie ma czasu, żeby co chwilę zajmować się takimi rzeczami jak podlewanie. Dobra, ja opierniczę trochę kryształków. O, zaraz będzie nowe pole. O, ja już tutaj kurde walczę z tym beefsteakiem. Już prawie połowa pola. Cyk.
A co następnego za kryształki można sobie kupić takiego wypasionego? Pole przede wszystkim. A, pole, dobrze. Pewnie drogie jak cholera teraz te pola, co? No, no niestety, jest droga, nie ma co tu oszukiwać, że nie. Oczywiście można dużo rzeczy wykupić, oprócz tego warsztat tkacki na przykład. O, chociaż taki warsztat tkacki to bym zrobił. To zrobię, za 40 kryształków to nie ma tragedii, a ja potrzebuję, tak się składa, że potrzebuję warsztatu tkawieckiego, żeby w końcu... Brak zasobów? Naprawdę? To co? Za późno. Ale dobra, będę miał przynajmniej na tkaniny. Znaczy się, jak już niedługo będziemy mieli po prostu tak dużo kryształków, że nowe pole będziemy mogli spokojnie zrobić, bo tam za 900 kryształków jest nowe pole, co nie? Dobra. Jak tam ci beefsticka idzie sadzenko? A już prawie skończyłem. Nie jest łatwo, dobrodzieju, prowadzenie takiej farmy. O nie. Ale jak to się mówi, lata doświadczenia, będziesz mistrzem. Dokładnie tak. Zobacz, co my mamy. Tu są jakieś... Tutaj jest fasola, też do posadzenia. Fasola. O, to fasolę tutaj jeszcze machnę. Ja też tak zrobię. Fasola też jest, widzę, zimówka, cyk. Dobra, to machnij fasolkę. Myk. Dobra, zobaczę, czy dynie można. Dynie nie w tym sezonie. Lecimy dalej. Bawełnę to można zawsze zasadzić, więc luz. Dobra. Tu mamy, co tu mamy? Czerwona cebula, można? Nie można. Poza sezonem, ale agawę można zasadzić, ojeju. To można? Ale... Agawa. Agawa. No, taka rzadka roślina lecznicza. Jest możliwość zasadzenia, to jak to się mówi, to sadzę. Bardzo dobrze. A tutaj jeszcze zobaczę, co my tutaj mamy. Agawa i chyba zboże można zasadzić. Cebula, słonecznik. Żółta cebula. Nie ma żółtej cebuli. Słonecznik. Można ten, pszenicę można zasadzić. No właśnie, pszenicę sadzę. A, dobrze, dobrze. Słonecznika nie ma. Słonecznik jest, ale wiesz gdzie? Ale chce się do sadzenia, jeszcze nie. A, sezon. nie ma. Tylko te sezonowe rzeczy. Trufle nawet tu ze świniami są, o kurde. A, widzisz? Trufle. Dobra. Dobra. Pomidorek zwykły jest w ogóle innym sezonie, co nie? Ten pisznik jest taki legendary dlatego. No, można jeszcze takie rzeczy jak cukinia, ale to szybko odrasta, więc cukinia jest taką, taka chwilowa inwestycja w cukinię, tak naprawdę. Bo to cukinia i to zaraz jest na nowo. Szparagi wyzbieram wszystkie, widzę, że też sezon na to. Myk. I tutaj też arbuzy są jeszcze do zebrania w ogóle, dużo arbuzów jest i druga część farmy jeszcze jest do zebrania, dobrodzieju. No, ja tutaj kurde zbieram i zbieram. Tutaj paliwa aż nie starcza w moim traktorze. Nikt nie mówił, że zajmowanie się farmą to rzecz łatwa, o nie. Tutaj cyk. I tutaj jeszcze wyrwę, niech stracę. Dobra. To dobrze. Dawaj mi to paliwo. Krok do zebrania, ale... Krok do zebrania, ale nie do zasadzenia. Dałoby się jakieś pole poru zasadzić, tylko skąd ja wezmę pole poru? O, wyższy poziom grochu. No. Jak poważna sprawa. Dobra, co to jest tutaj? Jakaś sałata, czy jakaś inna kapusta? Pyc. Dobra, ja zbieram arbuzy. Arbuzy już w ogóle mają 15 level, mają arbuzy poziomu. O, jakie potężne arbuzy. No, arbuzy są dobre. Bladuszu, a nie widzę bakłażanów. Gdzie są bakłażany? Niestety, dobrodzieju, nasza farma musiała zrezygnować z bakłażanów ze względu na niski profit. O nie, a no w sumie racja, pieniądze przede wszystkim. Pieniądze są najważniejsze, dobrodzieju. Rzepa. Zawsze się to powtarzałem. 15 poziom rzepy. Muszę trochę... O kurde, już mamy pełną warzywniak pełny. A ja nie opierdoliłem dawno nic. Ale fejlik. O, sprzedaj, sprzedaj. O, 14 poziom bohatera.
Bawisz dobrodzieju ze mną, dalej dużo osiągniesz. Myk. No cóż, powiem ci, że te zbierać to można i można, co nie? No, powiem ci, że to zajmuje nie lada czasu. Dobra, to prawda, dobrodzieju. Nie lada czasu zajmuje takie zbieralnictwo. Nikt nie mówił, że będzie easy. Kurde, tu jeszcze i tutaj jakaś... Co to jest? Kukurydza. O. No, kukurydza jest jeszcze do zbiorów i arbuzy oczywiście. Możesz zebrać kukurydzę, za kukurydzę jest dużo pieniędzy. Dobrze. No. Tak, dobrodzieju. Ale tak... spoko te teleporty, bo tak to by człowiek biegał jak... No, jak ja wiem, głupi. Wiem. Teleporty właśnie są po to, żeby było trochę łatwiej, dobrodzieju. O, wiadomo. A ile potrzebujemy kryształków na kolejną działkę? Już mamy wystarczająco. O, zaraz, idealnie. Zaraz, chyba jeszcze pod koniec tego odcinka kupimy jeszcze ten. No chyba, że chcemy to zrobić w następnym odcinku. A myślę, że w następnym odcinku będzie idealnie. Myślę, że tak, gigantyczne zbiory. To już za dużo dla widzów. Dokładnie, widzowie już chyba są po prostu za dużo kontentu naraz, tak mi się dokładnie wydaje. Dokładnie. No, idzie się w tym łatwo pogubić. Ja coś czuję, że siedzą, oglądają i się chwytają za głowę. Ale zbiory! O kurde! Ale zbiory! Na pewno tak jest właśnie, dobrodzieju. No dobra, więc chyba tym akcentem zakończymy, co nie? Elo, elo! Myślę, że tak.